Mama moja była artystką, ukończyła przed wojną Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Była jedyną kobietą wśród mężczyzn, kolegów na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych. Artystyczna mama moja marzyła o tym, żeby wszystkie jej dzieci zostały artystami. W dzieciństwie, kiedy pytano nas, kim będziemy w przyszłości, mój brat Konrad zawsze odpowiadał: ja będę wielkim poetą. Moja siostra odpowiadała: a ja będę wielką aktorką teatralną. Ja natomiast odpowiadałam na to: a ja będę zwyczajną kobietą. W dzieciństwie zaczęłam czytać Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu. I tam właśnie Marcel Proust ma takie frazy literackie, gdzie opisuje koncert w saloniku pani Verdurin, gdzie ktoś gra na fortepianie. Ten opis jest tak, że słowa jakby roztapiają się w tym opisie. Ten tekst się rozsypuje, te litery płyną, rozsypują się. I to właśnie mnie naprowadziło na sytuację instalacji z poezją aktywną. W Polsce w latach 60. 70. w sklepach można było kupić gotowe litery z kartonu. Układało się z nich natychmiast teksty przypinane szpileczkami na czerwonym tle. No i tam na przykład nasza partia zwycięży, czy my prowadzimy naród, tam socjalizm jest naszą ideą i tak dalej. A ja te litery użyłam do mojej sztuki, rozsypując je, po prostu alfabety, czy też te konkretne teksty literackie, rozsypując je na ulicach Warszawy. Czy na przykład wrzucałam do morza, czy zrzucałam z góry i one leciały z wiatrem. Ja już nie zbierałam tych liter, one pozostawały w przyrodzie i przemijały razem z przyrodą. Oczywiście w roku 1972 nie wszyscy uważali, że to jest jakieś dzieło sztuki. I na przykład sprzątaczki w Muzeum Sztuki w Łodzi wymiotły te litery i wyrzuciły na śmietnik. Bo ja przyjechałam właśnie, żeby te litery zabrać, które pozostały po tym pokazie. No i jakaś pani, nawet historyk sztuki, powiedziała: proszę pani, proszę się nie dziwić, że sprzątaczki uznały to za śmieci. Jeżeli ktoś taką sztukę reprezentuje, to chyba nie powinien być zdziwiony. Te prace bardzo inspirują publiczność. To jest typowe, że wszyscy na przykład układają swoje daty urodzenia, swoje imiona, czy imiona kogoś, kogo kochają, czy to bierze jakiś kontekst życia codziennego. Oni uczestniczą w tej instalacji, w dalszym ciągu ją budując i przebudowując na inne sposoby. A jednocześnie dotykają jakby bezpośrednio tej sztuki. W sztuce konceptualnej nie było właściwie potrzeby publiczności, bo sztuka istniała sama dla siebie, nie musiała być jakby tutaj przez ludzi akceptowana i tak dalej. Powstała taka refleksja, że w zasadzie chciałam zrobić coś takiego, co ma znaczenie jeszcze dla innych ludzi, nie tylko dla świata sztuki jako takiego. I sztuka feministyczna stworzyła taką sytuację, że to dotyczyło nie tylko mnie, ale też i kobiet jako takich. Jedyne, co mogłam naprawdę prezentować, to swoją naturę, jaką posiadałam. Użyłam swojego ciała do swojej sztuki i używałam go jako rekwizytu do moich działań. Dlaczego nago? Bo gdybym ja występowała w jakimś ubraniu, to oczywiście jest to zupełnie inny problem przekazu informacji. Jeżeli bym bardzo ładnie była ubrana, no to świadczyłoby o tym, że umiem się ubierać, że mam jakieś tam aspiracje mody. To nie były te informacje, o które mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby stworzyć jakiś znak feministyczny, który będzie na tyle w konkurencji do męskiej sztuki, że sztuka feministyczna znajdzie się w muzeach i będzie miała swoje miejsce tam. W 80. czy w 70. latach mój feminizm był tylko artystyczny. Natomiast w tej chwili w Polsce kobiety wyszły na ulicę i stały się feministkami. Uważam, że to jest obowiązkiem każdej kobiety być feministką.